Ja też Was witam w to niedzielne popołudnie. Połowa naszej wspólnoty jest tutaj, tak myślałem, że powiem, ale chyba większa połowa jest tam na wyjeździe w Świętajnie, na Mazurach, na obozie młodzieżowym. Na koniec mojej prezentacji spróbujemy połączyć się z nimi na wizji, tak że będziecie mogli do nich pomachać. Powiem, w którą stronę jest Świętajno, a tak dokładnie kamera, w której będziemy widoczni. Niektórzy z nas, wspólnotowiczów, są też na różnych wyjazdach, w różne miejsca, więc mam nadzieję, że jesteście z nami online. Pozdrawiamy Was, gdziekolwiek jesteście. Historie pomagają nam uchwycić myśli, idee. Jezus używał przypowieści. My też możemy. Oto historia. Grupa chłopców grała na podwórku w piłkę. Ich idolami byli wielcy piłkarze. Piłka była ich pasją. Mieli jednak problem. Nie mieli piłki. Kopali. Rolę piłki pełniła puszka po konserwie, którą zawzięcie kopali po wertepach, kałużach. Nieopodal podwórka zatrzymał się samochód. Kierowca przypatrywał się im przez chwilę. Wreszcie wysiadł z samochodu i podszedł do chłopców. Czemu kopiecie tą puszkę? Bo nie mamy piłki. Mężczyzna postanowił rozwiązać problem, ale zrobił to po swojemu, bo był jednym z najskuteczniejszych ludzi. Wkrótce w miejscu tego podwórka powstało wspaniałe boisko z zieloną murawą, trybunami. Stowarzyszenie, które założył w tym celu, stworzyło wiele takich boisk w całym kraju. Można iść do sklepu i kupić piłkę, ale pewni ludzie tak nie potrafią. Co to ma wspólnego z Biblią? Druga księga Samuela 23. Dawid poczuł pragnienie i rzekł: kto mi da się napić wody z betlejemskiej studni? Przedarli się wtedy ci trzej bohaterowie przez obóz filistyński i zaczerpnęli wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Zabrali ją z sobą i przynieśli Dawidowi. On jednak pić jej nie chciał, lecz wylał ją w ofierze dla Pana. Ta historia pokazuje, co się dzieje, gdy ufamy Bogu i bierzemy się za zaspokojenie potrzeb. Najprostsza potrzeba, jaka może być, komuś chce się pić. Ale co się dzieje, gdy ufamy Bogu? Ujawnia się ogromny potencjał, możliwości, zasobów, pragnień, chęci działania, poświęcenia. Gdy zajmujemy się sprawami ducha, tak jak my się zajmujemy w naszej wspólnocie, wielkim posłannictwem Chrystusa, no to generuje wiele potrzeb. Możemy je nazwać potrzebami zaplecza. Gdzieś trzeba się spotkać, na czymś usiąść, coś zjeść, czegoś się napić, coś na czymś zapisać, coś wydrukować, gdzieś pojechać, wejść na jakąś scenę, powiedzieć tak, by było słychać i widać i tak dalej, dalej, pójść do łazienki, powiesić na czymś płaszcz, gdzieś zaparkować samochód. To są potrzeby zaplecza, które muszą być też zaspokojone. I właśnie przez tą historię z Dawidem Bóg pokazuje nam, jaki potencjał drzemie w nas, ludziach, którzy ufają Bogu, gdy zabieramy się za zaspokojenie potrzeb. Gdy przychodzicie tutaj do naszego ośrodka, może ktoś jest po raz pierwszy i patrzycie na to, co udało się stworzyć, jakie zaplecze dla duchowych spraw, to może zastanawiacie się, jak to się dzieje. Opowiem Wam historię, jak to się dzieje, a to bardzo pouczająca historia. Powracając do Biblii,
Inną historię możemy znaleźć na ten temat w Dziejach Apostolskich 6. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedziało 12, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcież zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości, im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa, Mikołaja, prozelitę z Antiochii. A Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie. Rzecz działa się w pierwszej chrześcijańskiej wspólnocie w Jerozolimie. Ujawniła się pewna potrzeba. I co się stało w przypadku tamtych ludzi, którzy ufali Bogu? Ujawnił się ogromny potencjał, który drzemał wśród nich. Powołano 7 diakonów, by zadbali o zaplecze. I okazało się, że mogą to zrobić wspaniale, nie gorzej niż apostołowie. I stało się możliwe coś bardzo ważnego. Można było przekierować zaangażowanie apostołów od spraw zaplecza, by mogli lepiej zatroszczyć się o sprawy ducha. Można było wszystko tak przearanżować, przeorganizować, tak, by tym, którzy najlepiej potrafią dbać o sprawy ducha, zabrać pewne sprawy zaplecza, by zajęli się nimi inni, do tego szczególnie przez Boga obdarowani. I dzięki zastosowaniu tej zasady we wspólnocie w Jerozolimie stało się możliwe dalsze pomnażanie uczniów Chrystusa, dalszy wzrost. Wśród nas występuje ten sam problem i ta sama potrzeba, by zabrać tym, którzy zajmują się sprawami ducha i to robią najlepiej, nieco tych spraw zaplecza, które ogarną ci do tego obdarowani, by stworzyć doskonałą harmonię między pomnażaniem i zapleczem. To jest wielkie wyzwanie, które stoi przed nami i wielki cel, z tą nadzieją, że będzie tak jak w Jerozolimie, że to pozwoli na dalszy wzrost. Dlatego następna ważna zasada. Słowo zaplecze może sugerować, że coś jest drugorzędne. Czy słusznie? Księga Nehemiasza 1. I powiedzieli mi, ci, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są ogniem spalone. I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami, pościłem i modliłem. Nehemiasz opisuje tutaj, jak zaangażował się w pewne sprawy związane z materią. Było to gdzieś, powiedzmy, około 700 lat przed Chrystusem, tam gdzieś w historii Izraela, uprowadzenie tego narodu, kwiatu tego narodu do Babilonu. No i on tutaj opisuje, co się z nim działo, kiedy właśnie w te sprawy się zaangażował, sprawy jakby nie było praktyczne, to co się działo z tym miastem, z jego murem, warunki w jakich mieszkali wtedy jego pobratymcy. Jak to przeżywał? Nehemiasz płakał. Dlaczego płakał? Tak się przejął, tak bardzo chciał pomóc. Tak było to dla niego osobiście ważne. O czym to świadczy? To pokazuje rangę,
jaką posiada służba w imieniu Jezusa, również dotycząca ta spraw zaplecza dla duchowych kwestii, jak jest ważną i jakich dostarcza emocji. Dlaczego? Bo jest częścią, jak się przyjrzeć, osobistego powołania, dla którego Bóg każdego z nas stworzył i przeznaczył. Angażując się w to, jestem w centrum najważniejszej sprawy, największego powołania, jakie może być, danego przez największą osobę. Można to przyrównać do lotu w kosmos. Jedni są kosmonautami, ale ci w centrum sterowania przeżywają to na równi z nimi. Są częścią tej samej misji. Tym bardziej my, czy to w pomnażaniu, czy w zapleczu. Człowiek, który podjechał pod podwórko, na którym chłopcy kopali puszkę, tak się przejął, że uczynił to misją swojego życia i pasją. O ileż bardziej my, gdy mamy okazję zaangażować się, czy to w pomnażanie, czy w zaplecze, towarzyszy temu największa satysfakcja. I na odwrót, chrześcijanin, który prowadzi swoje życie z dala od tego powołania, rezygnuje, bo ma jakieś powody, bo ktoś mu sprawił przykrość, coś poszło nie tak, jak chciał, albo po prostu zachłysnął się innymi osiągnięciami w życiu i koniec końców nie angażuje się w Boże sprawy, też może doświadczać jakiejś satysfakcji z tego, co robi, gdzieś tam się realizuje po swojemu, ale trzeba powiedzieć, chociaż niektórym udaje się trochę być spełnionymi w miarę w dziedzinie zawodowej czy twórczej, tutaj czeka coś z najwyższych lotów, z najwyższej satysfakcji. Bycie cząstką tej najważniejszej misji posłannictwa, jakie daje Jezus, mówiąc, idąc, czyńcie uczniów. Najważniejsza misja w historii świata dana przez największą osobę. Gdy patrzymy na przykłady w Biblii, przykłady Jezusa, Dawida, Salomona, apostołów, to możemy zobaczyć kolejną rzecz, uporządkowanie. Nierzadko wspaniałe uporządkowanie. Mistrzem nad mistrzami w Biblii jest Salomon. Wiemy, że jego mądrość była nadprzyrodzona, pochodząca od Boga. Zobaczmy, jaki plan powstał w głowie Salomona. Pierwsza Księga Królewska 9. Salomon miał 550 wyższych urzędników zarządzających pracami. Oni to nadzorowali lud wykonujący pracę. To tylko wierzchołek Góry Lodowej. Patrzmy, co się działo niżej. Druga Księga Kronik 2. Policzył Salomon wszystkich mężczyzn obcoplemieńców zamieszkałych w ziemi Izraela. Znalazło się ich 153 600. 70 tysięcy z nich przeznaczył do dźwigania, 80 tysięcy do wydobywania kamienia w górach, a 3600 na kierowników, aby dopilnowali pracy ludu. Oto jeden z sektorów. Salomon potrafił zaangażować cały potencjał co do jednego człowieka. Gdyby u nas przyszło na pracę wolontariuszy 50 tysięcy ludzi, wiele wzmianek o uporządkowaniu, o rozmaitych rolach, jakie były do spełnienia. Każdy miał swoje miejsce. Gdy więc pojawia się i między nami wielki entuzjazm dla Boga, trzeba go uporządkować, żeby przypadkiem nie został zmarnowany, by każdy miał swoją rolę do spełnienia. Jest wiele praktycznych rzeczy, które potrzebujemy
zapewnić, by było materialne środowisko dla budowania uczniów w takiej wspólnocie, dużej wspólnocie jak nasza, zaplecze pomnażania. W naszej wspólnocie mówimy o służbach ogarniających konkretne sfery potrzeb. Tych służb jest w naszej wspólnocie kilkadziesiąt. Może to jest aż trudne do wyobrażenia, ale jest ich około 90 takich służb. Są pogrupowane w 5 dziedzin. Spójrzmy na ekran. Tworzenie ośrodka, funkcjonowanie ośrodka, zaplecze duchowego pomnażania, nowy teren, służby autonomiczne. To jest nasz plan służb. Można go zobaczyć na naszej stronie internetowej pod przyciskiem projekty. Te służby są podzielone na zadania, które są opisane. I ten plan ma pomóc nam ogarnąć wszystkie potrzeby i też pomóc każdemu z nas znaleźć swoje miejsce. Czas popatrzeć na najwyższy wzór w tej dziedzinie, jakim jest Jezus. Ewangelia Łukasza 22. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem. Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im, oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie i powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam salę dużą, usłaną, tam przygotujecie. Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział i przygotowali Paschę. Jezus dał swoim uczniom zadanie, żeby przygotowali miejsce na spotkanie. Uczniowie zapytali, jak mają to zrobić. Jezus pokazał im, jak on takie rzeczy robi. I gdybyśmy mieli scharakteryzować to, jak on to zrobił, to jakbyśmy nazwali jego podejście? Podejście przez wiarę? To coś więcej niż zwykłe załatwianie spraw. Raczej liczenie na to, że Bóg poprowadzi, że Bóg wpłynie na okoliczności. Jezus pokazał, że te praktyczne rzeczy również można robić przez wiarę. Opieranie się na Bogu, czerpiąc od Niego mądrość, licząc, że Bóg ma w tym wszystkim swój plan i dlatego będzie wpływał na okoliczności. Chociaż materialne zaplecze, jednak nadprzyrodzone działanie Boga. Dlatego możemy nazwać tą dziedzinę, o której dzisiaj mówię, nadprzyrodzonym zapleczem. W naszej historii tworzenia zaplecza, tworzenia naszego ośrodka mamy mnóstwo doświadczeń nadprzyrodzonego działania Boga, Jego prowadzenia i ciągle na to liczymy. I ciągle podziwiamy, co Bóg czyni. Można by opowiedzieć wiele historii i je opowiadamy. To prawdziwa strefa wiary i nadprzyrodzone zaplecze. W tym momencie powiem, że jest parę ważnych rzeczy, które nie zmieściły się w tej prezentacji i musiałem je co chwilę wyrzucać, żeby zmieścić się w czasie, chociaż są bardzo ważne i ciekawe, ale zamieściłem je w artykule pod tym samym tytułem, nadprzyrodzone zaplecze, jest już na stronie. Zresztą zobaczmy na ekranie, jak można na to trafić, czyli strona coek.pl, przycisk paradygmaty, a tam wśród nich znajdziemy tytuł, bodajże to jest 13, nadprzyrodzone zaplecze. I tam jest parę innych ważnych rzeczy, które teraz dzisiaj pominę, ale zachęcam do lektury. A teraz przechodzimy do punktu kulminacyjnego, mianowicie
Jak to zaspokajanie potrzeb, te wszystkie służby mogą być wypełniane przez ludzi wyposażonych w różne dary? Jak połączyć służby z darami? Bo to, na co patrzymy, w czym uczestniczymy, nie bierze się z niczego, tak? Tam wszędzie jest to poszukiwanie właśnie, kto może się czymś zająć. To dzieje się w tle zgodnie ze swoim obdarowaniem. Jak znaleźć dla każdego najlepsze miejsce? Jak to zorganizować? Salomon, jak widzieliśmy, robił to na swój sposób, wyznaczył wyższych urzędników, kierowników. Jak my możemy to robić? I tu, w tym momencie napotykamy na pewien problem, który musi być rozwiązany. Jest nim opór, jaki powstaje w niektórych ludziach, gdy mają angażować innych do działania. Często mówią, że nie chcą wykorzystywać innych ludzi, wolą to zrobić sami i chcą być tak bardzo w porządku, że nie poproszą nikogo o zrobienie czegoś. Jest to jednak nie najlepsze podejście, bo gdy jest paru ludzi, którzy chcą coś razem zrobić, ktoś musi pokierować, inaczej będzie chaos. Zresztą jest to czymś, do czego uzdalnia sam Bóg. Popatrzmy, list do Rzymian, 12 rozdział. Mamy różne dary usługiwania do służby z poświęceniem. Kto przewodzi, to z zapałem. Dar służenia i właśnie dar przewodzenia jest czymś, co pochodzi od Boga. I przy tworzeniu zaplecza te dwa duchowe dary mają szczególne zastosowanie i umiejętność angażowania ludzi jest sposobem służenia ludziom i to służenia wręcz bezcennego, bez którego trudno wyobrazić sobie rozwój. Potrzebne są zespoły, ale one nie działają bez angażowania innych. Poza tym przed Bogiem liczy się postawa, jaką mamy w sercu, gdy angażujemy ludzi i o tej postawie jeszcze będzie. Potrzebujemy więc korekty myślenia. Przywództwo nie jest formą wyzyskiwania innych. Właściwe angażowanie innych jest wręcz najważniejszą i najbardziej poszukiwaną służbą, gdy trzeba coś zrobić. A więc dwa dary, dar służenia i dar przewodzenia. W naszej wspólnocie już w takim praktycznym zastosowaniu rozbijamy te dary na 6 bardziej szczegółowych darów i te 6 darów współpracujących ze sobą tworzy doskonały zespół. Zobaczmy na ekranie. Przyjrzymy się w tej chwili współdziałaniu tych 6 ludzi, tych 6 darów ze sobą na przykładzie jednego projektu, który jest obecnie realizowany. Są nim schody tarasowe, które w tej chwili nie widzę, ale gdybym poszedł 3 kroki, to już bym je zobaczył na skarpie pierwszego etapu. Są to schody, które one pojawiły się na tygodniach. Są to schody, które służą do siedzenia, jak w amfiteatrze. I może zastanawiacie się, jak takie rzeczy powstają. Nie było, a są. Opowiem wam, jak powstają przez współpracę 6 takich darów. Więc pierwszym darem, te wszystkie dary są wśród nas. Każdy z nas ma któryś z nich. Jest szczególnie przez Boga obdarzony do jednej, co najmniej jednej z takich rzeczy. Pierwszym darem jest, jak widzimy tutaj, kreatywny pomysłodawca. My we wspólnocie nazywamy go imaginer.
Chcąc coś zrobić, cokolwiek, potrzebny jest najpierw pomysł, jakieś pierwsze wyobrażenie. I to jest właśnie ten dar. Ten pomysł tych schodów tarasowych powstał w głowie Sławka Szpaczka. To był jego oryginalny pomysł, by coś takiego zrobić w tym miejscu. Sławek stworzył odpowiednie szkice. Drugim darem jest koordynujący lider, odkrywca. Ostatnio to nazywamy też realizator. Ktoś, kto bierze ideę i zmienia ją w rzeczywistość, bierze pomysł od pomysłodawcy i ujmuje w układ odpowiedzialności konkretnych osób. Jest też odkrywcą talentów ludzi z odpowiednimi darami, chętnych do zaangażowania, no i tworzy z nich główny zespół. I tak samo działo się tutaj. Pewnego dnia ta idea tych schodów tarasowych została wzięta na warsztat. Powstała lista głównych dziedzin, co trzeba zrobić, doprecyzować projekt, określić, z czego to zostanie zrobione, skąd się wezmą pieniądze. I takim koordynującym liderem, odkrywcą, realizatorem był też Sławek. Tak się zdarza, że to jest ta sama osoba. Jest to możliwe przy sporadycznych projektach małych, ale jeżeli jest ich więcej albo są większe, to łączenie tych ról byłoby spowolnieniem. Więc w doskonałym zespole, jeżeli robimy jakieś większe rzeczy we wspólnocie, te funkcje są rozdzielone. Jeden jest wymyślaczem, a drugi realizatorem. Ok, przychodzi czas na kolejny z darów. Wszędobylski łącznik logistyk. Posiadacz tego daru jest typem działacza. To są te osoby wśród nas, którzy są takimi największymi działaczami. Kontaktuje ludzi ze sobą, odkrywa możliwości, mnoży pomysły po to, by w pewnym momencie to wszystko zawęzić i spiąć razem. Powracając do tych schodów tarasowych, wyobraźmy sobie kogoś, kto już bierze od realizatora tą wiedzę, co jest potrzebne i zaczyna taką spontaniczną krucjatę między nami, uruchamia różne kontakty. Nagle pojawiają się dzięki niemu różne opcje dotyczące materiału, wykonania wszystkich rzeczy. No i tutaj taka ważna sprawa dla tych z was, którzy w tym właśnie uczestniczycie i żyjecie w ostatnich dniach czy tygodniach. Najlepiej wszystko działa, jeżeli między imaginerem, tym numerem 1, a tym wszędobylskim łącznikiem numer 3 jest ten realizator numer 2, który mówi tej trójce, co jest potrzebne. Jeżeli tego nie ma, to przy większych projektach wszystko strasznie się spowalnia i tworzą się napięcia. Ale w przypadku schodów tarasowych wszystko poszło dobrze. Gdzieś u kogoś w firmie znalazła się stal na konstrukcję, gotowość pospawania, no i wiele innych spraw. Przychodzi wreszcie czas na czwórkę, praktyczny wykonawca lokomotywa, czyli ktoś, kto prowadzi działania niewielkiego zespołu wykonawców, napędzając przez własny przykład. Ważność tej roli polega na tym, że jak jest kilka osób, które chcą coś zrobić razem, jak to często wśród nas bywa, to ktoś potrzebuje być w tej roli lokomotywy, przewodzić, bo inaczej powstaną napięcia. Ktoś musi podejmować ostateczne decyzje. I tak też było w przypadku schodów tarasowych. Mogłem to z boku obserwować i odniosłem wrażenie, że początkowy brak ustalenia takiej osoby wprowadzał spore napięcia, bo nie było wiadomo, kto ma podejmować ostateczne decyzje i sporo czasu właśnie zabierało to ustalanie. Jak wybrać odpowiednią osobę, kiedy cokolwiek robimy w jakimś mniejszym zespole, jak może ona spełnić swoją rolę, o tym więcej w artykule.
Przed nami kolejny dar z sześciu, mianowicie finiszujący perfekcjonista diament, tak nazywamy go w naszej wspólnocie diamentem, czyli ktoś, kto skupi się na osobistym, mistrzowskim wykonaniu zadania, nie rozpraszając się szerszym planem. Niektórzy mają właśnie taki szczególny dar. Ale do doskonałego zespołu potrzebny jest jeszcze jeden dar. Mówimy tutaj o właśnie takich cechach osobowych, które gdzieś są częścią Bożego stworzenia. Racjonalny analityk Five Stars. Dlaczego Five Stars? Tak nazwaliśmy to w naszej wspólnocie. O tym możecie przeczytać w artykule. W każdym razie to jest ktoś, kto idzie za wszystkimi i dopilnowuje, by dopilnowano szczegółów. Często ktoś pełni tą funkcję przy okazji, ale przy większych projektach potrzebna jest specjalna osoba, która potrafi właśnie tych wszystkich szczegółów jeszcze dopilnować. I obecnie w dwóch dziedzinach zaplecza są wybrane konkretne osoby do roli Five Stars w dziedzinie funkcjonowanie ośrodka i nowy teren, by właśnie dopilnować szczegółów, a w historii tworzenia naszego ośrodka też takich ludzi powoływaliśmy, żeby gdzieś dopilnowywali wykonawców w pewnych szczególnych kwestiach. Dzięki temu gdzieś tam nie cieknie woda albo nie ucieka temperatura na przykład. Wspaniałe są te różne dary, w jakie Bóg nas wyposażył, jak się im bliżej przyjrzymy. Wystarczy je odkryć, każdy z nas ma któryś z nich. Jeżeli połączymy je razem, zrozumiemy, jak Bóg to stworzył, połączymy je razem, możemy tworzyć wielkie, wspaniałe rzeczy, ale w tym momencie czas na zimny prysznic, bo to, że mam wspaniały dar i dary, jeszcze nie oznacza, że będą wykorzystane. Jest jeszcze warunek. Dopuśćmy do głosu Salomona, który dostał od Boga tyle mądrości w tej dziedzinie jak nikt. Zobaczmy, jaki zimny prysznic odkręca Salomon. Księga Przysłów 29. Człowiek mimo upomnień uparty nagle dozna klęski. Nie ma dla niego leku. Ludzie mają różne dary, z których można by stworzyć wspaniałe działania. Ale może to uniemożliwiać charakter człowieka. Co z tego, że ktoś ma wspaniałe dary, wspaniałe możliwości, wspaniałe merytoryczne przygotowanie, wyedukowanie, życiowe doświadczenie, skoro charakter nie puszcza? Na przykład ktoś kłótliwy, kogo pozna, zaraz się pokłóci, albo samowolny, chociaż ma w opisie działaj po zatwierdzeniu twoich pomysłów, to i tak robi wszystko po swojemu. Charakter nie puszcza. Takie rzeczy są przeszkodą. Są też inne rzeczy, które warunkują tworzenie zwycięskiego zespołu. O tym więcej w artykule. W każdym razie dopełnienia pewnych ról we wspólnocie, chrześcijańskiej wspólnocie, charakter jest ważniejszy od umiejętności. Jak się to pominie, to dana służba i tak nie spełni swojej roli, nie będzie z niej większego pożytku. Ktoś powie, to dyskryminacja. Nie, problem nazywa się inaczej. Jesteśmy, każdy z nas, w pełni odpowiedzialni za swój charakter. Bóg dał nam pełne możliwości panowania nad nim. Usprawiedliwianie swojego charakteru to jest przejaw niewiary. Jesteś obdarowany, obdarowana, to jeszcze weź odpowiedzialność za swój charakter.
taki oto sposób możemy tworzyć zaplecze dla duchowych spraw przez współdziałanie różnych darów, no tu sześciu darów. Wszyscy też możemy ćwiczyć się w tej unikalnej umiejętności angażowania innych. Również diamenty mogą się trochę w tym ćwiczyć, by lepiej rozumieć tych, którzy próbują ich zaangażować. Będziesz lepiej rozumiał ich rolę, gdy sam spróbujesz, no i będzie się lepiej współpracowało. Więc nawet jeżeli jesteś diamentem, czyli najbardziej lubisz skupiać się na tym, co sam robisz na swoim zadaniu, zastanów się, jakiej potrzeby, jakiej pomocy potrzebujesz, cokolwiek robisz. Nawet przy organizowaniu naszego spotkania w niedzielę tutaj. I pomyśl, czy nie zaangażować kogoś do pomocy, poćwicz w razie czego rolę lokomotywy. Na naszej stronie internetowej pod przyciskiem projekty znajduje się parę pomocnych narzędzi do angażowania innych pod takimi przyciskami jak role i opisy albo o zarządzaniu projektami, czyli co trzeba uwzględnić, żeby to nam fajnie poszło. Zaczęliśmy od wody. Dawidowi chciało się pić. I na wodzie zakończmy. Oto ostatni dzisiaj fragment Ewangelia Jana 13. Jezus wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Rzekł do niego Piotr, nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Była to ostatnia kolacja Jezusa z uczniami przed aresztowaniem, krzyżowaniem. Uczniowie otrzymali zadania, by ją przygotować, jak widzieliśmy wcześniej. W pewnym momencie Jezus wstał, nalał wody do miednicy i zaczął myć uczniom nogi, wycierać prześcieradłem. W tamtych warunkach klimatycznych to była zwyczajowa czynność, by dostarczyć nieco komfortu zakurzonym i zmęczonym nogom. Jednak jeden z uczniów, Piotr, zaprotestował. Co mu nie pasowało? Umywanie nóg było rolą najniższych sług, a tu Jezus zabrał się do tej czynności. Dlaczego się tak poniża? Ale co Jezus zrobił przez to, co zrobił? Dokończmy jeszcze opis tego wydarzenia. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Jeżeli ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Co Jezus zrobił przez to, co zrobił? Można powiedzieć, że przez ten czyn zmiażdżył wszystkie światowe standardy i hierarchie. Nikt z uczniów się nie palił do tego, by spełnić rolę najniższego sługi, a Jezus bez mrugnięcia okiem wykonał ją. Patrząc przez pryzmat ról w zespole, wystąpił w roli tego, który zainicjował projekt, a potem przeszedł do roli najniższego wykonawcy u nas diamentu, chociaż najniższego w podejściu świata, bo co to znaczy niższy, wyższy? Jezus postawił znak równowagi między angażowaniem innych a własnym służeniem. Angażował bez wahania innych, przydzielając im zadania, a jednocześnie był gotowy sam się włączyć nawet w najniższe zadanie. Gdyby każdy z nas miał w sercu
tą postawę najniższego sługi, a nie, że podjęcie pewnych zadań będzie czymś uwłaczającym mojej godności, ja jestem stworzony do wyższych rzeczy, albo też obojętność wobec potrzeb innych, nieczułość. Jeżeli pójdę za przykładem Jezusa i w głębi serca będę najniższym sługą i będę to poczytywał za przywilej, stanąć w jednym rzędzie z Jezusem, jako ci najniżsi słudzy, gotowym przyjmować najniższe zadania, jednocześnie będę też gotowy być Panem i nauczycielem, jak tutaj nazwany jest Jezus, a więc angażować innych bez mrugnięcia okiem, bo w sercu jestem najniższym sługą. Jakie jest praktyczne zastosowanie tych prawd dla naszej wspólnoty, dla naszych zwycięskich zespołów? Dając zadania innym, coś z nich zachowaj dla siebie, jeśli tylko fizycznie dasz radę, tak? Ja dzisiaj pewnych rzeczy fizycznych już nie mogę wykonywać, za którymi latałem przez lata tutaj w naszym ośrodku, bo są jakieś bariery. Drugie, wszyscy potrzebujemy być nastawieni na służenie innym, niesienie pomocy, również pomysłodawcy, realizatorzy lokomotywy czasami zakaszą rękawy i pomachają łopatą. To właśnie jest chrześcijańska wspólnota na wzór Jezusa. Tamten człowiek, który tamtego dnia zatrzymał samochód przed podwórkiem, na którym grupa chłopców kopała puszkę po konserwie, rozwiązał ich problem, ale zrobił to po swojemu. Powstało boisko z zieloną murawą, trybunami i wiele boisk w całym kraju. Mam nadzieję, że niektórzy z nas tacy się staną, ale w tej szczególnej dziedzinie, jaką jest tworzenie zaplecza dla pomnażania uczniów Chrystusa, a inni wspaniale się przyłączą, używając darów, jakie od Boga dostali, tworząc wspaniałe zespoły, biorąc odpowiedzialność za swój charakter, by żaden z darów nie został zmarnowany. I mam nadzieję i ufam Bogu, że będziemy dalej tworzyli wspaniałe dzieła, jeszcze większe. Może powstanie rzeczywiście boisko, tak jak w tym przykładzie, na nowym terenie, a może parę boisk, hal, ośrodków, amfiteatrów i innych wspaniałych rzeczy jako zaplecze pomnażania, nadprzyrodzone zaplecze. Tyle w temacie, a teraz połączmy się ze Świętajnem. Zaczyna się dziać. Technika kosmiczna, więc jeszcze niektórzy mają różne dary, jak widać. O! No proszę. Oni mogą nas też widzieć, tak? Ale widzą tylko środkowy sektor. Dlatego jeżeli chcemy im pomachać, to musimy odwrócić się w ogóle do tamtej kamery z tyłu i możemy im pomachać, ale jeżeli siedzicie tu po bokach, to was nie widać, możecie tutaj podejść i też im, tak jak to Krzysztof robi, i możecie im pomachać. Oni tam są, tak? Więc musimy odwrócić się do tyłu. No, trudno jednocześnie machać i patrzeć w tą stronę, ale... O, oni chyba się też zaczynają orientować, co się dzieje. No właśnie. Więc słuchajcie, pozdrawiamy Świętajno, tak? I życzymy wam, młodzi,
wyjątkowego tygodnia, żeby Bóg dał wam mądrość, jak współtworzyć ten tydzień według tych zasad, które dzisiaj poznaliśmy z Bożego Słowa, bo cały ten obóz, tam jest więcej służb niż uczestników, także wszyscy są zaangażowani w ten wspaniały czas, więc życzymy wam też, by wasza wiara rosła, bo to w końcu jest najważniejsze. No, nie można oderwać wzroku. Coś wspaniałego. Dobrze, poproszę teraz już Tomka, by w jakiś sposób zakończył tą część naszego spotkania. Jeszcze chwilę, popatrzmy. Dziękuję bardzo ci, Grzegorzu, za tą prezentację. Nie wiem, tu mi Kasper macha, ale to chyba wszystkim, tak. Dzięki bardzo za połączenie. Coś pokazują, tak. Aha, jest teraz szybki przejazd kamery przez... Fajnie, fajnie. Jeszcze nas zapraszają na przechadzkę po okolicy tutaj. Nie ma dźwięku, ale możemy się domyśleć, co mówią, tak? Że zobaczcie, w jakich warunkach wspaniałych tu mieszkamy. Tutaj są hamaki, część tam śpi, tutaj jest boisko do grania w piłkę. Czyli to, co było dzisiaj też... Ja jeszcze powiem, że Kacper ze swoją żoną, czyli Pauliną, prowadzą ten obóz, tak? Czyli są tymi realizatorami. Wszystko jest na ich głowie, ale jak widać, mimo wszystko się uśmiechają. Nie wiem, jaki jest plan w ogóle na tutaj właśnie, tak? Jakiś prace wykończeniowe. Chodźcie dalej, no. No ciężko się z nimi rozstać. Tak, tutaj będzie porządna dobra kawa. Tutaj mamy herb Narnii. Narnia jest herb Narni, tak? Strefa chilloutowa. Czyli hasło, pod którym upływa tegoroczny obóz w Świętajnie młodzieżowy. Opowieści z Narni. Idziemy dalej. Tutaj jest fajnie. Czyli dzięki. Bardzo ważne miejsce w Świętajnie. Widzicie z kuchni. Rafał z Piotrem urzędują. Tutaj jest strefa ogólna. Jedliniec, drzewo, czyli nieodłączny element Świętajna. Ławki, na których jemy śniadania, obiady, kolacje. No super, fajnie. Tutaj jest inne miejsce spotkań, czyli... Słuchajcie, może idziemy i pokażemy nasz ośrodek. Też się nie mamy... Mamy się czym pochwalić u nas też. Zresztą oni to znają doskonale. Basen, tak. A nawet dwa. Myślę, że przyrost jest, bo w tamtym roku chyba był jeden. Jeden więcej. Może nie wszyscy chcą to oglądać. To są pokoje gościnne. Ale jest tam porządek. Umówmy się, że jest tam porządek. Bardziej wypasione niż te namioty, które tam były. Marcin z Manią w piaskownicy i demonstruje, jak można się ładnie bawić z dziećmi. Ale ogólnie strefa dla dzieci jest dalej. Możemy sobie tam przejść. Mam nadzieję, że zawsze tam na to pozwoli. Ten głos, no nie, właśnie mówię. Zobaczymy. Trudno komentować jest, bo wszystko doskonale widać. Tutaj jest strefa dla dzieci, miasteczko dla dzieci. Chyba się skończy zasięg wizji, albo... O, kończy się chyba, tak. Tak, chyba internet. Super. Mamy auto, które na razie zajęło miejsce boiska, ale boisko tutaj jest ważnym elementem. Tak nowy, czyli też nieodłączny element. Służba parkingowa działa, jak widać. Zobaczymy, co jest z drugiej strony, bo podobno to tam jest typowego. Zobaczymy, co.
namiotem, odważnie, nie powiem, ale no, tak też jest. Tutaj jeszcze jest strefa grupowo chilloutowa. Można sobie zrobić grupę, dostawić krzesła, zrobić hamaki. Tam dalej też widać leżaki grupowe. A tutaj mamy kawiarnię u Chumnusa, w której można nabyć pyszne przysmaki na grupy. Tak, codziennie Chumnus nas będzie raczył innymi przysmakami. Także widać, że jakieś zioła to są, bo nie na sprzedaż faktycznie, ale różne oranżady, rzeczy na grupę, tu można nabyć. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze do środka. Tutaj się możesz pokazać, jest pełna dekoracja. Mówił pan ktoś, że was nie słychać? Nie. Nie. Nie słychać nas było. Fajnie. Nie wolno słychać? Dobra. Pogajcie, pokażcie. A czy mogę mówić głupoty do aparatu? Co jest fajnie. Kończymy, czy... Aha, jeszcze nie. No. To tyle. Mogę już wyłączyć ten? O, super. No, cóż to tutaj dłużej można mówić. Słuchajcie, teraz przed nami króciutka przerwa, następnie kręgi forum COEK, gdzie możemy porozmawiać między innymi o tym, co słyszeliśmy podczas tej prezentacji. Czekają też inspirujące wersety, z których możemy też korzystać. Zachęcam do tego, żebyście byli z nami po krótkiej przerwie. Również zapraszamy na kawę, herbatę oraz jakieś ciastko, także życzę udanych rozmów. Dziękuję.